Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej, na której chcę poruszyć kilka spraw. Pierwsza sprawa, bardzo ważna, to są obietnice Platformy Obywatelskiej dotyczące Grudziądza. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, chcę trochę porozmawiać o tym, o programie Platformy Obywatelskiej, bo to jest też bardzo ciekawe. Pierwsza sprawa, czyli obietnice. A mianowicie, Szanowni Państwo, ja śledzę bardzo mocno to, co się dzieje w Grudziądzu i przypomniałam sobie właśnie niedawno obietnicę pana Tomasza Szymańskiego z roku 2011. Pan Szymański, obecny poseł kończącej się już kadencji Platformy Obywatelskiej, właśnie chyba w tym miejscu mniej więcej, w roku 2011, mówił bardzo szeroko o swoich planach dotyczących Centrum Popularyzacji Nauki i Technologii w Grudziądzu. Tutaj właśnie, na plantach grudziądzkich, miało to centrum powstać. Wtedy on mówił, że będzie to miało około 1000 metrów kwadratowych, na 2,5 hektara to będzie stworzone. Mało tego, mówił rzeczy niesamowite, a mianowicie mówił, że on już dogadany jest z marszałkiem, że pieniądze już na pewno są, że tak naprawdę to w tej chwili jest tylko kwestia uruchomienia budowy. Mamy rok 2015 i jak Państwo widzicie z tyłu, nic nie ma. Więc ja się pytam pana Tomasza Szymańskiego, jaka jest wiarygodność jego obietnic dla Grudziądzan. Mało tego, pan Szymański wtedy opowiadał również, że on, że tutaj na terenie tego centrum powstającego w planach powstanie również astrobaza. Tłumaczył, że jest po konsultacjach ze środowiskami naukowymi i stwierdzono, że nie szkodzi to, że astrobaza będzie blisko miasta. Wszystko się uda, wszystko będzie widoczne. Jak Państwo z tyłu widzicie, nie ma ani centrum, ani astrobazy. Mało tego, pan Szymański również wtedy obiecywał planetarium, które znajduje się w Zespole Szkół Technicznych, obiecywał unowocześnienie. Mówił sam, że teleskopy, które tam się znajdują, mają ponad 30 lat i one już naprawdę są do wymiany. Obiecywał też tą wymianę. Szanowni Państwo, ja sama, jako uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego, chodziłam do planetarium na Zespole Szkół Technicznych. Pamiętam dokładnie to planetarium i wydaje mi się, że tam się nic nie zmieniło. A niestety parę lat od tego czasu, kiedy ja tam chodziłam, minęło. Chciałabym zapytać pana Tomasza Szymańskiego, gdzie są jego obietnice. Również chcę, zastanawiam się nad tym, pamiętam, że w maju chyba, czy w lipcu, przepraszam, w lipcu, była tutaj, pan Szymański się powywieszał na różnych, plakaty swoje oczywiście, banery powywieszał w różnych miejscach Grudziądza. Musiał to później zwinąć, ponieważ okazało się, że zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. Teraz widzę te same, nie wiem czy te same, ale w tych samych miejscach pan Szymański się jest zawieszony. Pytam się, jak co się zmieniło od lipca? Czy, bo wtedy zagrażały bezpieczeństwu, a teraz nie zagrażają? Czy wtedy pan Szymański musiał zlikwidować te banery, a teraz pozwolono mu zawiesić? Czy rozumiem, że ma wszystkie przewidziane prawem dokumenty na to, dowody na to, że może to zrobić. Zresztą myśmy napisali, przewodniczący koła Polski Razem w Grudziądzu napisał pismo do prezydenta miasta w tej sprawie. Mam nadzieję, że taką informację otrzymamy, pełną. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałam zapytać się liderów Platformy Obywatelskiej, może pana lidera z listy, pana Arkadiusza Myrchę, a może pana Lęca, szefa tutaj struktur na terenie naszego okręgu. Jak to jest? Bo ja czytam,
informują politycy Platformy Obywatelskiej, że będzie jednolity podatek i że ZUS będzie w tym podatku. Mało tego, mówią, że będzie zniesiona kwota wolna od podatku. To ja się pytam, zadaję pytanie wprost, jak to jest? Czy to prawdą jest, że wszyscy ci najubożsi będą płacili większe podatki? Bo jeżeli będzie zniesiona kwota wolna od podatku, rozumiemy się, a dla wszystkich będzie 10-procentowy podatek, to znaczy, że co? Że ci biedni, którzy teraz nie płacą podatku, będą płacili 10% podatku, czyli to co? Będą mieli mniejsze pieniądze? Więc proszę powiedzieć, ja chcę otrzymać jasną i rzetelną informację, czy w związku z planami Platformy Obywatelskiej z uczynienia 10% podatku wszyscy będziemy płacili jednakowy podatek, czyli również i ci najubożsi? Czy to znaczy, że nie będą mieli niższego podatku ci, którzy kupują ubranka dla dzieci, lekarstwa? Ja chcę wiedzieć. To jest moje pytanie otwarte. Bardzo prosiłabym, żeby jeszcze, żeby społeczeństwo otrzymało taką informację. Ja jej, mimo że próbuję znaleźć, nigdzie nie otrzymałam. Bardzo proszę, czekam na informację. Pani druga konferencja, przyjeżdża tak. Pani z Torunia. Dziękuję tak. Pani za każdym razem władze Platformy. Tak. Proszę powiedzieć, jaki Pani ma pomysł na to miasto? To miasto musi wyjść z kryzysu. Ewidentny. Proszę Pana, niedawno się mówiło, że Grudziądz ma 100 tysięcy mieszkańców. W tej chwili ja czytam, w oficjalnych informacjach, że jest 88 tysięcy. Pytam się chwali się Platforma, że jest niższe bezrobocie. No bo troszeczkę ono, te słupki trochę się inaczej układają. Ja się pytam, czy też wiemy, dlaczego to niższe bezrobocie jest? Dlatego, że ludzie wyjechali. Nie dlatego, że im dali pracę. Ja po prostu myślę, że myślę, że rzeczywiście na przykład takie centrum, o którym mówił pan Szymański, należy się Grudziądzowi. Ja tak uważam. I ja uważam, że jeżeli zostanę posłem, to będę pracować na rzecz podniesienia edukacji w Grudziądzu, bo na edukacji się znam najbardziej i ja nie ukrywam, że ja chcę pracować w Komisji Edukacji, w Komisji Pomocy Społecznej, bo na tych obszarach się znam. I uważam, że Grudziądzowi potrzebne jest takie centrum edukacji. Pan Szymański miał rację, potrzebne jest. I tylko, że on po prostu tego nie spełnił. Mało tego muszę panu powiedzieć, że on coś takiego powiedział dziwnego w jednym z wywiadów, że on zapewnia mieszkańców Grudziądza, że ten pomysł będzie w jego szufladzie. Chcę powiedzieć, proszę, sobie znajdźcie państwo ten wywiad. Ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście Marek miał rację, to zostało w jego szufladzie. A co pani... A ja uważam, że trzeba to wybudować. A co pani sądzi na temat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który już nie będzie działał w Grudziądzu? To jest też jedna z obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej. Oni zapewniali. Ja uważam, że to jest po prostu absolutne niedopatrzenie. To znaczy niedopatrzenie, albo zła wola, albo po prostu brak wyobraźni. No ja sobie nie wyobrażam, żeby z tego co wiem, to władze uczelni mają, oni chcą. Tylko miasto się wycofało z pewnych zobowiązań, tak? Więc jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla Grudziądza, degradująca Grudziądz w sensie edukacji, szkolnictwa. Ja uważam, że należy to reaktywować, te kierunki w Grudziądzu. Mało tego, trzeba pokazać tej młodzieży kończącej Grudziądzu szkoły i w okolicy szkoły średnie, że warto tutaj studiować. Trzeba ich przekonać. Nie było tego procesu, bo słyszę w tej chwili, że nie było chętnych. Tak? No takie tłumaczenie jest miasta. No wiecie państwo, jeżeli się nie zabiega o chętnych, no to nie będzie chętnych. Wydaje mi się, że to miastu powinno zależeć bardziej niż uniwersytetowi. A tu wyszło odwrotnie. Ci, którzy wyjechali, ma pan rację, nie wrócą. Natomiast ci, którzy jeszcze nie wyjechali, trzeba by było ich zatrzymać, tych, którzy chcą wyjechać.
tak? Ja chcę powiedzieć tak, że nie wiem, czy państwo... teraz, jak w najbliższych latach, pan na najbliższe, nie wiem, 4 lata, co zrobić, żeby po pierwsze ludzie nie wyjeżdżali, a po drugie no, sprawić, żeby następnie nie mieli ochoty wyjechać. Trzeba im... Być może nie ci, którzy wyjechali. Trzeba. Było 98 tysięcy. Tak, trzeba im po prostu stworzyć tutaj warunki, oczywiście prawne też takie, i żeby dać im po prostu pracę. No nie czarujmy się, no trzeba im dać pracę, czyli trzeba rozbudzić przedsiębiorczość. Szanowni Państwo, no nie ma w tej chwili możliwości prawnych, żeby mnóstwo różnych kłopotów przedsiębiorca ma w tej chwili. Trzeba uwolnić tą przedsiębiorczość społeczną. My, mimo że jesteśmy partią rzeczywiście prawicową, to jak Państwo wiecie, Polska Razem w tej koalicji, dobrze Pan podpowiedział, z Prawem i Sprawiedliwością, my akurat mamy te wolnorynkowe postulaty i my uważamy, że należy uwolnić przedsiębiorczość Polaków, tak? Że właśnie nie, że samorząd nie powinien, czy samorząd, czy państwo nie powinno wchodzić tam, gdzie jest szansa, że prywatny właściciel sobie znakomicie poradzi i lepiej sobie poradzi, i żeby było mniej tych regulacji, które co ci wolno, czego ci nie wolno. My tak uważamy i ja uważam, że wtedy będzie szansa dla takich miast, jak jest Grudziądz, tak? Czyli chcemy po prostu uwolnić przedsiębiorczość młodych ludzi i pokazać im, warto, słuchajcie, warto zostać, ponieważ tutaj Was coś dobrego czeka. Chcę powiedzieć tak, że ostatnie badania, byłam na takiej konferencji, wiecie Państwo, co było, co tam pokazano nam? Pokazano nam, że bezrobocie pomiędzy wiekiem 25 a 34 to jest 40%. W naszym okręgu 40%. To jest po prostu masakra. 75% młodzieży chce wyjechać z Polski za granicę, również z Grudziądza. Więc trzeba stworzyć jak najszybciej warunki, pokazać im światełko w tunelu, że warto tutaj w Grudziądzu zostać. Trzeba pokazać, że to miasto jest otwarte dla nich, że oni tutaj są potrzebni, bo teraz takiej informacji zwrotnej oni nie otrzymują. Tak uważam. A co Pani powie na temat pracy, jeżeli chodzi, bo właściwie praca czasami jest, ale pracownicy często skarżą się na jakość tej pracy, jakość wynagrodzeń, jakość warunków pracy, i to szczególnie w Grudziądzu, w dużych przedsiębiorstwach bardzo często właśnie pracownicy podejmują ten temat, że źle się pracuje, zarobki są liche, najniższe i w ogóle... Dlaczego mamy pracować w Grudziądzu, jeżeli w Toruniu możemy zarobić 1000 zł więcej? Jak można nie zrównać, jak można zrównać te zarobki? Tutaj pracodawcy oferują pracę, ale oferują na tych warunkach najniższych. No, wiecie panowie, moim zdaniem to nie ma takiej różnicy, jak pan mówi, że tutaj w Grudziądzu zarobię, że w Toruniu zarobię 1000 zł więcej na tym samym stanowisku. Ja myślę, że tak nie jest. Rzeczywiście troszeczkę być może więcej jest, ale nie za dużo. Natomiast moim zdaniem trzeba, to znaczy, chodzi tu o umowy śmieciowe najprawdopodobniej panu, jak pan o to pyta, tak? Że to, nie, o całokształt działań pracodawców w takich małych, można powiedzieć, często zapomnianych miastach, nie tylko Grudziądz, ale nie wiem, Chełm, no, Tuchola, tamte zarobki są zupełnie nieporównywalne do zarobków z tych większych miast i na to się ludzie nie godzą, dlatego wyjeżdżają nie tylko za granicę, ale także osiedlają się w tych większych miastach. Pracodawcy wykorzystują to, że po prostu tam jest duże bezrobocie i wiedzą, że za małe pieniądze, żeby zapłacić gaz i światło, nie wiem, i kupić chleb, to każdy się na to, mimo wszystko, że tak mało, to się zgodzi, tak? Oczywiście. No, moim zdaniem, no,
jak się przemysł, jak się wszystko zacznie bardziej kręcić, czyli po prostu przedsiębiorczość będzie uwolniona, to wówczas i ci młodzi ludzie, którzy muszą za małe pieniądze pracować, być może sami otworzą swój interes, sami będą na siebie pracować. No mam taką nadzieję. Proszę Państwa, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się tego nie zrobi. Trzeba po prostu stworzyć warunki prawne, żeby to się mogło zdarzyć. No w tej chwili tak niestety nie jest. Ja będę pracowała, tak jak powiedziałam, bardzo mocno w sferze edukacji, w sferze pomocy społecznej. Na tym się znam, chcę to robić i dla Grudziądza widzę szansę. Właśnie w tym zakresie tu będę im pomagać. Zdarza się Pani często krytykować Pana posła Szymańskiego. Czy może Pani ocenić kadencję Pani posłanki Marzenny Drab, która tutaj też była parlamentarzystką w naszym mieście? Pani Marzenna Drab teraz nie była parlamentarzystką. Jeśli chodzi o panią Marzenę Drab, ja ją znam tylko i wyłącznie z pracy wtedy, kiedy była wicewojewodą. Pani Marzena Drab była wicewojewodą wtedy, kiedy ja pełniłam obowiązki kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Z tamtych czasów ją pamiętam, znam, nasze relacje były dobre. Więc co zrobiła dla Grudziądza za swojej kadencji, tego powiedzieć nie umiem, ponieważ nie śledziłam w tym momencie pani jej poczynań. Mówię, zrobiła niewiele. To bardzo, bardzo proszę pytać panią Marzenę Drab, dobrze? Ja mówię o tym czasie, kiedy była wicewojewodą i moje relacje z nią, jeśli chodzi o sferę edukacyjną, były zupełnie, pomagałyśmy sobie nawzajem, pani Marzena mi pomagała wtedy, kiedy potrzebowałam tej pomocy. Ja byłam też byłam jej podwładną wobec powyższego, nasze stosunki były zupełnie dobre. A teraz panie rywalizujecie w kampanii, pomagacie sobie wzajemnie? Teraz nie rywalizujemy w kampanii, każda z nas robi to, co do niej należy, każda z nas pracuje w obszarze, w którym się czuję najlepiej. Ja mówię o edukacji, bo się na niej znam.